Cześć żabeczki, dzisiaj się witam z wami w pionie, bo tak mi też po prostu łatwiej nagrać zbliżenia na twarz, a zbliżenia będą nam potrzebne, ponieważ na wasze życzenie testujemy od zera markę Claressa. Mam tutaj dość pokaźne pudełko kosmetyków, co prawda mam tu więcej rzeczy z jednej kategorii niż mam twarzy, ale będziemy robić najpierw pół na pół. I przyznam szczerze, że mi Claressa się kojarzyła bardziej z jakimiś paznokciami, czymś takim i po prostu jak grzyb po deszczu wyrosła mi nagle ich szafa w hebę. I pierwszą rzeczą, właściwie jedyną, jaką do tej pory od nich testowałam, jest ten wiralowy już żel laminujący do brwi. To jest nie do zdarcia. To jakby przykleja wam na stałe brew do twarzy. Jak nie widzieliście testu, to zapraszam, wrzuciłam wam go na shortsa. Zagrałam serenadę na kubku do herbaty. Dzisiaj w ogóle wszystko mi poleciało. Wszystkie lampy, te tu i no, jakby piąteczek. Ale się zrobiłam kwaśną herbatę. Będziemy iść z make-upem w sumie standardowo, no to musimy zacząć od brwi. Tutaj mam taki żel Brow Power Shot Lamination Effect Clear Brow Gel. I on ma być bardzo mocno utrwalający. Ja sobie tutaj patrzę na ściągę na stronie Claressy. Super mocny, transparentny żel do stylizacji brwi, zapewniający modny efekt laminacji, pozwala ujarzmić nawet grube, niesforne włoski. W jakimś tam filmie poszła dyskusja a propos tego, co to znaczy żel do laminacji, bo ja testowałam jakiś żel do laminacji i on nie dawał takiego efektu, ktoś napisał, że właśnie to jest efekt laminacji i dla mnie w make-upie i wydaje mi się też, że dla producentów efekt laminacji to jest coś takiego, jak wam tutaj wstawię, czyli te przyklejone, ulizane, jak krowa jęzorem, brew do czoła przykleiła. I to jest właśnie ten efekt laminacji, to się ma nie ruszać, to ma być taki fiu, a nie, że włoski mają być zmiękczone i takie, wiecie, plastyczne, tak jak po tej laminacji kosmetycznej. Tak więc oczekuję, że to mi te brwi tam naprawdę mocno utrwali, a wiecie, ja mam krzaki, ja mam naprawdę sztywne krzaki, ten sobie dał radę znakomicie, ten ma jeszcze mieć w składzie jakąś kofeinę, tak? Dobrze czytam? Skład jest wegański, w składzie jest też kofeina, która ma wzmacniać strukturę włosków, wygładzić je i zapobiegać wypadaniu. I don't know. Jakby ja nie oczekuję od makijażu, żeby on był, nie wiem, jak pielęgnacyjny. Do brwi mam odżywkę, jakbym chciała coś z nimi zrobić. W ogóle dajcie znać, czy nagrać mam taki oddzielny filmik, co zrobiłam, żeby zapuścić brwi. O, bo to się może przydać. Malutka silikonowa szczoteczka. Żel faktycznie wydaje się być całkowicie przeźroczysty. Niech was nie zmyli to, że to wideo jest w pionie. Ono będzie bardzo długie, bo sobie dzisiaj posiedzimy, pogadamy. I tak, jeśli chodzi o wprowadzanie takiego żelu, to ja sobie tak przeczesuję najpierw O, jaka w ogóle ostra ta szczota. Ona jest taka, wiecie, porządnie czesząca. To dobrze, bo ja nie lubię, jak szczota nie czesze włosków. Widzę, że zostaje dość sporo produktu, ale nie jest tak, wiecie, ta brew oblepiona. I na pewno już czuję, że te włoski zaczęły się robić plastyczne. Ja też sobie lubię tak przeczesać je w tą... Dobre, to jest fajne. Wygląda jak jakiś dziki zwierz teraz. No i teraz dopiero układam. Też warto zawsze odczekać chwilkę, żeby włoski stały się plastyczne. Tylko może niezbyt długą, bo jak żel jest mocny, to możecie już przeczekać i będzie wtedy trochę kłopot. Ale z tego co widzę, to na razie jest dobrze. W ogóle widziałam, że dużo osób źle używa. W sensie, to nie jest tak, że ja wiem jedną obiektywną, najprawdziwszą prawdę ostateczną o tym, jak się używa żelu do brwi, ale jeśli producent zaleca jakiś tam sposób użycia i on też jest zgodny, no powiedzmy, z ludzką logiką, a ktoś robi to inaczej, na przykład bo tak sobie lekko cześnił i on nie trzyma. No i trzyma, no bo to trzeba tam wprowadzić, nie? Więc ja tutaj się będę z tym chwilę bawić, ale już czuję, że włoski zrobiły się takie bardziej gumiaste, co mi się podoba, bo faktycznie jest nad nimi kontrola. Podoba mi się też ta szczoteczka, bo jest dosyć ostra i no widać, że te brewki sobie tutaj się ładnie układają. Zróbcie sobie coś do picia i do jedzenia, bo to będzie, wiecie, dłuższy filmik. Drobna uwaga do szczoteczki, grzebyczki są dość rozsunięte od siebie, więc ta brew się tak nie złącza ładnie, tylko bardziej się tak zbijają mi się w pojedyncze kępki, co nie wiem, czy do końca mi się podoba. Myślę, że byłabym w stanie to przyczepsać bardziej inną spiralką. O, widzę, że już końcówka zaczęła zastygać. I dotknijmy to sobie. Okej, okay, one naprawdę są bardzo ładnie przyczepione. Brew jest taka delikatnie matowa, nie ma żadnego zbrylenia. Jak nią podyndam, to widzę, że te włoski się już nie ruszają. Jakby są takie no, przyklejone tam, gdzie trzeba. Ale brew wygląda nadal dosyć naturalnie. Ale wiecie, jakbym tak nawet chciała sobie tu podyndać tą brwią, to wydaje mi się, że to się naprawdę dobrze trzyma. I muszę przyznać, że bardzo mi się podoba ten efekt. No będziemy sobie siedzieć, się malować, to się dowiemy, czy się na przykład to nie odlepi mi od twarzy. Dobrze, tak wyglądają zrobione brwi. Nie użyłam żadnego cienia, kredki, niczego, tylko obrysowałam je jak zawsze korektorem. I ja jestem zachwycona. Ten żel, tak na skali powiedziałabym, jeśli ten byłby 10 moc utrwalenia, to ten miałby takie 8, 8,5. Jest jakby delikatniejszy i też mniej taki glutowaty, no ale ten ma być jakby klejem, więc to ma trochę w sumie sens.
Włoski wyglądają bardzo naturalnie, super plastyczne są. Nic się tam, wiecie, tak nie zbryla, nie klei, nie glutuje. Nie widać w ogóle tego żelu na brwi, one są takie delikatnie semi-matowe. I ja też czuję, jak sobie tak nimi niuniam, że one są dobrze przyklejone do czoła, więc raczej obstawiałabym, że ten żel przetrwa do końca makijażu i jeszcze wiele dłużej, w nierąszonym stanie, a jestem w tych brwiach totalnie zakochana. Klaresa naprawdę potrafi w żele do brwi. A jeszcze, żeby było milej, to ten żel na stronie Klaresy kosztuje 15 ziko, więc jeszcze cebula deal. Teoretycznie już nie potrzebuję nic dorysowywać w tych brwiach, ale że mam tutaj kredki, no to głupio byłoby ich nie sprawdzić. Dlatego chociaż je sobie otwórzmy, mam kolorki 1, 2 i 3, ale wydaje się mi, że Deep Brown to mógłby być mój kolor. Zobaczmy więc zatem. Spojrzałam na stronie, że faktycznie są tylko 3 kolorki, to jest taka typowa cieniutka, wykręcana. Ona jest naprawdę bardzo cieniutka, nie wiem czy wy to widzicie. Nie, no myślę, że widzicie. Kosztuje 2 dyszki, z tyłu spiralka, no ja tutaj już spiralki nie użyję, bo mam na sztywniutko. Ale zobaczmy sobie po pierwsze kolor, a po drugie zobaczmy sobie formułę. Wydaje mi się bardzo sucho pudrowa, aż... Jeszcze ucieka mi, widzicie, skubana. Aż taka wręcz... No jakby to było właśnie... Wygląda jak była kredka z pudru. Popisałam nią na dłoni i mogę nią tak robić, taki wiecie, pudrowy efekt. Mogę zrobić bardzo cienkie włoski. Więc na razie bardzo mi się to podoba i kolorek jest spoko, bo nie jest ciepły, ani nie jest idący w żadne czerwone tony. No niestety tutaj ludzie zostali teraz wykluczeni w tych kredkach. Uważam, że jednak... Tak najsensowniej byłoby mieć jasny blondzik, średni blondzik, brązik, rudy i dopiero taki właśnie czarno-brązowy. No bo zazwyczaj takiej czarnej kredki to nikt nie potrzebuje. Nawet jak ktoś ma czarne włosy, to czarna kredka w czarnych brwiach wygląda no średnio w moim odczuciu, bo oczywiście jak komuś pasuje, proszę śmiało się malować. Mam tu jeszcze trochę takich prześwitków, to sobie je tutaj spróbujemy zakryć. Nice! Pierwsze wrażenie super. Bo kredka robi mi taki cień między włoskami i maluję pomimo tego, że nałożony jest tu całkiem srogi żel. Wypełniam sobie bardzo delikatnie te przestrzenie. Ona daje się tak od razu jakby rozcierać i to jest coś, co już widziałam na dłoni, że mogę nią robić taki właśnie cień. Ja nie przepadam za zbyt miękkimi kredkami do brwi, bo one są bardzo podstępne, bo człowiek chce tu taką małą kreseczkę nazwać, nagle robi sobie taki wziuuu, i ona jedzie jak to masło, więc... To jest logiczne. Tu mam taką fajną wyrwę akurat nad tą blizną, to tu będzie dobrze widać. Tak wygląda brew po wypełnieniu, tak przed. I faktycznie piękny jest to efekt. Nie każda kredka radzi sobie z pomalowaniem tych przestrzeni już po ułożeniu, gdzie dla mnie jest to dosyć istotne, bo przed ułożeniem moje brwi mają kształt trochę nijaki i tak naprawdę nie wiedziałabym, gdzie potrzebuję wypełnić te przestrzenie. Zrobię sobie jeszcze teraz zaraz drugą, ale ogólnie bardzo dobrze mi się z nią pracuje. Ale już jakby wiedząc z doświadczenia, to jest typ kredki, który na spokojnie mogę Wam polecić, nawet jeśli ktoś robi całą brew kredką i tylko na przykład delikatnie później utrwala włoski, no bo właśnie przez to, że jest taka lekko pudrowa, to łatwo się z nią pracuje. Przechodzimy do oczu i mam tu dla Was paletkę cieni. Perfect. Jezu, nie umiem tego przeczytać. Perf. Okej, dobra. Zostawmy to bez komentarza. I jest to paleta inspirowana żywiołem ziemi, całkowicie matowa. Więc zaczynamy z grubej rury, bo maty to jednak, wiecie, to jest trudny zawodnik. Ja też mam swoją ulubioną formulację matów. Lubię, jak są takie delikatnie suchokremowe. Nie lubię, jak są zbyt śliskie. One mają być mięciutkie pod palcem, nabierać się fajnym pigmentem. Ja też działam raczej takim wklepującym ruchem, który rozciera krawędzie, więc ten pigment ma być porządny, ładnie się przyklejać, nie robić plam, dziur. Kolory są piękne. Kolory są naprawdę piękne, bo mamy zarówno takich troszeczkę bardziej zgaszonych, neutralnych, jak i takich cieplejszych. To jest na przykład taki odcień, który ja bardzo lubię w paletach. Niby beż, niby trochę taki karmel. On dobrze pasuje do mojej takiej żółto-oliwkowej karnacji. Jest naprawdę spory beżyk. Ja to szanuję. Ja beżu używam bardzo dużo, no bo czyszczę... Ja sobie tu dzisiaj coś rozwalę. Bo czyszczę nim inne cieniowanie, też używam go jako taką, zaklepując sobie bazę, że tak powiem, pod cały make-up. Więc no to faktycznie idzie. Dotknijmy sobie formuły, bo jeszcze nigdy nie macałam cieni Claresa. Pod palcem są mega przyjemne. Pigment wydaje się być całkiem okej. Zobaczmy sobie od razu jakiś swatch na ręce. No beżyk jest dla mnie może troszkę zbyt przeźroczysty, ale wiecie, to zobaczymy tak naprawdę na oku, bo może to jest bardziej taki ala beżyk rozcierająco-setujący. Zobaczmy ten ciemniejszy beżyk. Przyjemnie się zbierają, chociaż troszkę się pylą. No ten beżyk też jest raczej taki z półprzeźroczystych.
Wycieram sobie tu palucha, żeby nie było. Może wezmę innego palucha. Zobaczmy sobie na przykład taki brązik. Dobra, widzę, że na swatchach jest tak dziwnie. Zrobię resztę swatchy. Tak się to prezentuje. One są pod palcem takie jakby jednocześnie bardzo, bardzo jedwabiste. Nawet takie zahaczające, okremowe, ale przy nałożeniu tu na skórę, na swatchu, bardzo suche. I swatche o niczym nie świadczą. Ja wiem, że to może zabrzmieć teraz dziwnie, ale jest dużo cieni, które na swatchach nie do końca wyglądają tak, jak później będą wyglądały na powiece i też w zależności od tego, jakiej techniki używacie, inaczej będą się tam zachowywać i może się okazać, że nawet się super Wam sprawdzają, chociaż swatch był nie bardzo. Tutaj nie jestem pewna, czy ja uzyskam tym pigmentację taką, jaką lubię, ale no co będziemy dalej gadać, no po prostu użyjmy. Ja standardowo działam na korektorze, nakładam na świeżo, żeby nie było, że on już mam jakieś zleżały. Zacznijmy sobie... A, sorry, nie pokazałam. Zacznijmy sobie od tego środkowego, dużego beżyka. Zasetujmy nim tu pod brwią. On się zachowuje trochę jak puder. Na pewno nie jest jaśniejszy niż moja skóra. Jest dokładnie w kolorze mojego korektora. Ja lubię, jak ten beżyk jest tak ciutkę, jakby mleczny bardziej. No ale jakby w sumie ja też mam do tyle jasny i korektor, i skórę, że nie ma problemu, żeby kolory oddały swój kolor, bo jeśli macie ciemniejszą karnację, bardziej nasycony odcień skóry, no to tak jakbyście malowali kredkami na kolorowej kartce. Wiecie, o co mi chodzi. Nie, jakby nie odda się w pełni ten pigment, dlatego warto pod cienie użyć czegoś, co jest jaśniejsze, bardziej neutralne, a jeśli już pracujemy z jakimiś niebieskościami czy zieleniami, no to tak naprawdę biała baza byłaby doskonała. Nabieram sobie ten kolorek neutral. Dosyć sporo się go nabiera na pędzel. I jedziemy na oku. Pamiętajcie też, że to są moje pierwsze wrażenia, bo nigdy wcześniej tych cieni nie używałam, więc czasami człowiek może później trochę zmienić zdanie w zależności od tego, jak sobie z nimi popracuje. Ale tak, na razie widzę, że przyklejają się ok, nie ma biedy, ale pierwsze wrażenie moje jest takie, że to są cienie typu mam swój maksymalny pigment, mam swój maksymalny kolor i jego nasycenie i nie da się już tego jakby nadbudować, można to jedynie łagodzić lub rozcierać. To jest ok, szczególnie jak ktoś robi delikatniejsze, dzienne makijaże, takie bardzo roztarte, takie rozchmurkowane, o ile oczywiście cienie nie będą siebie wytracać, ale to też zaraz sprawdzimy, bo zaczęłam specjalnie od takiego średnio ciemnego, tak żeby móc użyć dookoła jaśniejszych, ale też spróbować go przyciemnić. Wezmę sobie z powrotem ten pędzelek, którym nakładałam ten beżyk i wezmę sobie ten cień, który bym powiedziałam, że bardzo mi się podoba. Ja tu sobie oczywiście czyszczę te pędzle o tutaj taki ręczniczek, żeby nie zostawał pigment na nich. Jezu, włożyłam nie w ten pędzel. Dobra, biorę sobie teraz ten kolor i nim delikatnie spróbuję rozetrzeć sobie granicę. Może wezmę inny pędzel. Cienie są o wiele delikatniejsze po nałożeniu na skórę niż się wydają w wyprasce. Przez co te jaśniejsze kolory trochę znikają na powiece. Ja i tak mam ją no, bardzo jasną. Jeśli ktoś miałby trochę bardziej śniadą karnację, to myślę, że tu byłoby troszeczkę problematyczne. Mam wrażenie, że granice jakby za szybko się rozcierają, że ten cień tak trochę jeździ, przez co zaczynam mieć taką jedną, wiecie, jedną plamę koloru. To są te dwa kolory i to jest taki stopień nasycenia, jaki nimi uzyskałam. Spróbuję to trochę przyciemnić jeszcze teraz tym kolorem i nawet troszeczkę czarnym. On się już nie bardzo chce nałożyć na ten poprzedni kolor. Jakby zaczyna siebie samego troszkę wytracać. Nie no, to znaczy da się to zbudować, tylko trzeba robić wszystko bardzo ostrożnie i nie pocierać zbyt mocno, bo on właśnie tak... To jest to, co ja poczułam już na ręce przy swatchu, że on tak jakby nie zostaje w pełni, nie wgryza się w tą skórę, tylko tak delikatnie jeździ. No i po powiece jest to samo. Ja nie mówię, że te cienie są złe, bo może być czyjaś technika, przy której to się sprawdzi. No bo to też dla każdego co innego według potrzeb i uznania. Takim bardzo, bardzo wklepującym ruchem jestem w stanie zbudować nie najgorszą czerń, ale jest to raczej tak, wiecie, na granicy bycia ciemno-szarym kolorem, niż takim prawilnie czarnym. Dobra, tak to wygląda. Pracuje się z nimi inaczej niż ja lubię pracować z cieniami. Delikatnie jeżdżą po sobie, ten pigment ma swój maksymalny stopień nasycenia, którego nie jesteście w stanie za bardzo wzmocnić, jedynie jesteście w stanie go osłabić. Nadbudowywanie. Czerń na pewno się nadbudowywała lepiej niż na przykład brązik na siebie.
rozsmużanie kolorów między sobą sprawia, że one bardzo szybko wytracają kolor. Przy brązach to jest do wybaczenia, dlatego że one się po prostu delikatnie stapiają z kolorem skóry. Nie wiem, co by było, gdyby te maty były kolorowe, w sensie to też są kolory, tylko wiecie, o co mi chodzi, niebieskie, fioletowe, czerwone. Makijaż nie wygląda źle, jak ktoś się bardzo, bardzo delikatnie maluje. Wiecie, że tam po prostu troszkę brąziku, troszkę coś tam, zewnętrzny kącik, to myślę, że nawet może być zadowolony, bo tymi cieniami raczej nie zrobicie sobie krzywdy. Ale ja się muszę jeszcze nad nimi zastanowić. No wiecie, wyroku tutaj wam nie wydam, bo to jest pierwsze wrażenie, ale nie spodziewałam się w ogóle takiej formuły. Jakby nie jestem jej fanką i na pewno cienie, które wybieram do pracy na co dzień, nie są o takiej formulacji. A w gwoli ścisłości jeszcze paletka kosztuje 55 ziko. Nie wychodzimy z oka, idziemy sprawdzić eyeliner. Na stronie widzę bardzo dużo eyelinerów. Nie wiem, jaką ten ma końcówkę, ale ma przepiękne opakowanie. Jest taki złoty, jak takie złote pióro, ciężkie. To jest plastik, ale ma taki metalowy vibe w odczuciu w palcach. O, i to jest coś, co bardzo lubię, czyli końcówka z tych takich, wiecie, włosków. Oj, coś, co bardzo lubię, czyli końcówka z włosków. Zobaczmy sobie, jak będzie pisał. No, na ręce wygląda to obłędnie. Te włosie sunie. No zobaczcie, no to jest po prostu czysta perfekcja. Nic się nie rozlewa, atrament jest taki gęściutki i od razu jakby był lekko suchy. Proszę Państwa, jest dobrze. Minęła dosłownie mniej niż minuta, może nawet jakieś 30 sekund od nałożenia. To jest nieruszalne. To nawet nie zrobiło się bardziej szare. Robimy kreskę, ale to jest potencjał na hita. No powiem Wam, pigment jest bardzo ładny, bardzo czarny. Bez problemu można zrobić takie ostre dziućki. Jedyna rzecz, która mi tak troszkę nie do końca, tak jakbym mogła poprawić jedną drobną rzecz w tym, to byłoby to, że włosie jest dosyć miękkie, przez co jeśli ręka nie jest wprawna, to łatwo pojechać tam, wiecie, z Warszawy do Krakowa, bo jednak zazwyczaj te, które mi się najbardziej sprawdzają, włoskowe eyelinery, to jest w ogóle mój też ulubiony typ eyelinera, są jednak troszkę sztywniejsze, przez co ta końcówka ma większą precyzję w prowadzeniu jednej prostej linii, ale tak teraz jak sobie to nawet maluję na ręku, to będzie fantastyczne do domalowania jakichś małych wzorków, listków, nie wiem, no co tam sobie nie wymyślicie, jak robicie bardziej artystyczne makijaże i nie do końca lubicie pracować pędzelkami, bo no nie macie aż tak odpowiednio małych, drobnych, precyzyjnych pędzelków, to pędzelek tego, no możecie namalować naprawdę drobniuteńkie kwiatuszki, drobniuteńkie serduszka, jakieś elementy, na spokojnie sobie końcóweczką tego. Jeszcze cały czas tak sobie to sprawdzam na ręce, ale jak najbardziej, właśnie jakieś drobne kwiatki czy coś, tym się da zrobić. Sam liner jest bardzo, bardzo czarny, zastyga na taki półmat, bym powiedziała. Zobaczymy, jak to będzie siedzieć na oku po zastygnięciu, ale to też jakby do tego wrócimy później. Końcowe wrażenia. Bardzo dobry eyeliner. On kosztuje około 28 zł, więc nie jest to jakoś super dużo, a jakościowo, jeśli chodzi o końcówkę, no przynajmniej na pierwsze wrażenie, zobaczymy, jak będzie po miesiącu używania, to wygląda to naprawdę nice. Nie zbiera sam siebie, to jest dla mnie bardzo ważne, więc ja jeszcze zrobiłam, wiecie, pogrubienie tych kresek, jeszcze nałożyłam drugą, trzecią warstwę, więc jeśli nawet nie jesteście bardzo wprawieni w pracy z eyelinerem i czasami no, tam poprawiacie po kilka razy, albo nagle stwierdzicie, że chcecie grubszą tą kreskę, to nie ma problemu, żeby sobie coś domalować, bo on nie robi żadnej skorupy, bardzo gładko się ładnie nakłada. To było czuć już przy teście na ręce, że on jest taki od razu suchy i taką cieniutką, miękką warstwą idzie po skórze. Czern jest piękna, wykończenie takiego miękkiego matu, no precyzyjność też, to raczej bez zarzutów, no jedyne co, ta końcówka jest dość miękka, trzeba się nauczyć z nią pracować, tak żeby wiedzieć, że ręka nie może sobie tam frywolnie zsunąć, tylko jednak tutaj wymaga to większej kontroli, ale i tak ja jestem w nim totalnie zakochana, będę go na pewno teraz testować, ale zdecydowanie warto go spróbować. Dobra rzecz, on się nie rozmazuje, bo właśnie próbuję go zetrzeć z ręki, tylko raczej schodzi takimi kawałeczkami, troszeczkę jak zastygnięta gumka do ołówka. I to jest bardzo dobry znak, bo oznacza to, że jeśli puści Wam łezka, to nie ścieknie Wam czarną smugą. W ogóle teraz się uświadomiłam, że jestem totalnym lamusem i to nie jest tusz do rzęs, tylko kofeinowy booster i conditioner... odżywka do rzęs, więc nie mam tuszu, nakleję w takim razie sztuczne, ale oczywistym jest, że nie dałabym rady przetasować całej szafy z jednym zamachem, więc jeśli chcecie dogrywkę i macie też jakieś konkretne życzenia, które produkty chcecie, żebym przetestowała, to piszcie w komentarzu, ja pójdę do Hebe i po prostu kupię i zrobimy drugą część testu. Zrobić buźkę, sprawdzamy podkład, nie będę używała żadnej bazy pod niego, bo wtedy nie będę wiedziała, czy on mi dobrze działa, czy nie. Ten akurat jest rozświetlający, sprawdzam sobie tutaj na stronie, 35 ziko kosztuje but
buteleczka szklana z pompeczką, lubię takie opakowanie. Ma nam dawać średnie krycie z naturalnie lśniącym wykończeniem. Cera ma wyglądać na młodą i wypoczętą. Gwarancja nawilżenia przez cały dzień, świetliste wykończenie, ujednolicenie kolorytu cery. Okej, okay, ja bardzo lubię nawilżające podkłady. Teraz jak jestem na retinolu, to tym bardziej moja skóra takie lubi. No i ogólnie pomimo tego, że mam cerę mieszaną, cerę tłustej, taki efekt właśnie rozświetlony, taki delikatny, taki, wiecie, właśnie błyszcząco zdrowy, bardziej mi się podoba niż taka całkowicie matowa cera. Ostatnio sobie trochę wróciłam do takiego półmatu i to też jest ładne, ale jeśli bym miała wybrać ze skrajności, to wolałabym bardzo rozświetlony makijaż niż taki sucho matowy. No i jest to po prostu związane z moją traumą z przeszłości, ale kumpela mi rzuciła wyzwanie ostatnio pod postem, żebym zrobiła cały matowy make-up. Dajcie znać, jak się na to zapatrujecie i wtedy to będzie dopiero używanie. Ale wracając do podkładu, ja mam tutaj kolorek 01 Fairlight i on już tu przez opakowanie wydaje mi się być idealny, bo ma lekko taki żółto, właśnie nawet bym powiedziała oliwkowy ton. Jest taki dosyć płynny, pod palcem ma takie jakby nawet lekko ślisko-miękkie wykończenie. Pachnie jakaś znana mi pielęgnacja, tak bardzo kremowo. Kolor jest mega oliwkowy. Może nawet bym Wam dała coś do porównania. O, weźmy tą porcelanę z L'Oreala, bo wiem, że dużo osób z Was ma ten podkład. To on się właściwie wydaje wręcz brzoskwiniowy przy tym. Mam na twarzy standardową pielęgnację, nie będę na razie używała bazy, bo chciałabym zobaczyć, jak on po prostu wygląda na skórze. A wiem, że moja baza po prostu przedłuża trwałość, więc też no nie chcę dawać mu forów na razie. Nie no, krycie to na razie jest całkiem. No, powiem Wam, że nie jestem jakoś bardzo zachwycona z tego, jak on wygląda na skórze. On ma bardzo cienką formułę. Nie do końca podoba mi się to, co się tutaj stało, bo on tak jakby zostawił taką delikatnie pudrową powłokę na twarzy, czego się nie spodziewałam, bo raczej myślałam, że będzie właśnie taki błyszczący, jakby świeżo nakremowana skóra. Jest tak jakby delikatnie podkreślona faktura skóry. Nie przepadam za takim wykończeniem. Wręcz powiedziałabym, że ono się nie do końca dobrze zgrywa z moją skórą. Wydaje mi się, że to jest formuła, która jest robiona po to, żeby skóra była taka lekko zblurowana, jakby już lekko pudrowa, ale no u mnie przy dosyć jednak mocnych porach nie wygląda to najlepiej. No i właśnie ta taka delikatna suchość na twarzy. To wygląda tak, jakbym miała po prostu takie suche skórki, których tam nie mam. Plus ta taka dziwna suchość na twarzy. Nie podoba mi się to. Bardzo też podkreśla meszek na twarzy, jakby osadza się ta pudrowość na tym meszku. To nie jest mój ulubiony podkład. Wiecie co, nie będę go nakładać już na całą twarz, bo mam dużo pudrów do sprawdzenia, więc nałożę sobie mój sprawdzony podkład i przejdziemy do testu pudrów. Wracam z nałożonym już swoim podkładem. Mam też takie przemyślenie, że jeśli lubicie takie bardzo delikatnie pudrowe wykończenie, ale brakuje Wam oliwkowego odcienia, to warto sprawdzić, bo ten podkład nie jest drogi, myślę, że na jakichś promkach można go naprawdę dobrej cenie dorwać. No a kolor jest niesamowicie wyjątkowy, no jednak nie jest to do mojej cery, więc żeby nie przekonywać reszty testów, działamy już na moim sprawdzonym. I skoro los tak chciał, to ten sprawdzimy na tym oku, a ten na tym drugim. 24 zł taka przyjemność kosztuje na stronie Claresy. Mamy takie opakowanko z przedziałką i ten gagatek ma być super wygładzający, o matowym wykończeniu. To jest też ta seria z kofeiną, która ma obkurczać delikatnie nam właśnie tutaj naczynia krwionośne, zmniejszać opuchliznę, rozjaśniać cienie pod oczami. I tak szczerze mówiąc się zastanawiam, na ile kofeina zawarta w pudrze jest w stanie faktycznie coś zrobić, ale najważniejsze, żeby to dobrze wyglądało, bo w końcu jest to makijaż, a nie pielęgnacja. Skóra ma wyglądać pod okiem świeżo, gładko przez długie godziny. Delikatnie beżowy odcień jest transparentny i nie robi ani rozbielenia, ani zmiany koloru korektora. Sprawdzimy to, bo niestety dużo pudrów ma tą okropną właściwość przyciemniania mi tej strefy pod okiem. W przypadku pewnie ciemniejszych cer nie byłoby takiego problemu, no ale jednak wiecie, ja tutaj potrzebuję bladości. Dobra, te dziurki są dość spore, więc uważajcie z wysypywaniem ilości. Dotykam paluchem i jest miękki, ale dość suchy pod palcem. Lecimy z korektorem, tutaj też idzie klasyka, wymieszam sobie dwa kolorki, jak znajdę. No i ja setuję zawsze mokrą gąbką, wycieram sobie w chusteczkę nadmiar jakichś ewentualnych korektorów, czegoś z niej, tak żeby to nie zbryliło mi formuły. Jak widzę, że już praktycznie nic się nie odciska na chusteczkę, to znaczy, że jest dobrze. No, gąbka już wygląda tak, więc jest w porządku. Zbieram odrobinkę, odpyrkuję, żeby nie było za dużo. Lekko jeszcze sobie palcem tutaj tą linię, ale ten korektor nie ma zazwyczaj jednak zwyczaju wchodzenia w nic, więc jest też
dobry do testowania pudru, bo jeśli coś nie pyknie, no to 100% wina pudru, nie? Ale nie zakładamy oczywiście tego. Pierwsza rzecz, którą widzę, to to, że pod okiem jest ciemniej. No zdecydowanie jest ciemniej, bardzo dobrze widać miejsce, w którym ten puder nałożyłam. I skóra, przyznam szczerze, jest dość sucha. Nie wygląda to jakoś najbardziej fantastycznie. Może nie wygląda to jakoś najgorzej, ale nie podoba mi się ten efekt, no i przyciemnił skórę, chociaż było napisane, że tego nie zrobi. Spróbujmy zatem pod drugie oko nałożyć ten drugi Fill the Powder. I on ma być chyba odbijający światło, z tego co tu widzę. Takie samo opakowanko. Ten ma mieć w sobie mikroskopijne, odbijające światło drobinki. W subtelny sposób rozświetlać skórę pod oczami, optycznie zatuszują widoczność płytkich zmarszczek bez efektu obciążenia. Ma być ultra lekki, beżowy. Tu akurat nic nie ma a propos tego, czy nie zmienia koloru. Ma mieć w sobie efekt soft focus, a sama formuła jest bogata w olej makadamia, który ma silnie nawilżać i regenerować skórę. To jest bardzo ciekawe, że o tych nawilżających olejach wszędzie czytam, olej jakby sam w sobie nie nawilża. Nie wiem skąd się to bierze w opisach kosmetyków. Opakowanko też w środku takie same. Teraz widać, jak bardzo ta strona została przyciemniona, właściwie wręcz do koloru podkładu, a ja specjalnie biorę zawsze jaśniejszy korektor. Dla pewności znowu wycieram gąbkę. No tutaj efekt zdecydowanie bardziej mi się podoba. Skóra jest jaśniejsza, miększa w dotyku. On jest taki prawie, że niewyczuwalny, bardzo przyjemny. Oczywiście, że nie zanurzyłam palucha, bo coś mi się już ubzdrało, że zanurzałam palec w pudrze. Tak. W odczuciu pod palcem też jest taki bardziej trochę jak mąka ziemniaczana, taki mięciutki. No tamten już było czuć w sumie w palcach, że jest suchy. Więc w moim przypadku suchość pod okiem nie wchodzi w grę. Mam tam i tak skórę, która jest o wiele bardziej sucha. Jest w ogóle zupełnie inna niż na reszcie mojej twarzy. Widać, że tu mam taką ciemną plamę i nie wygląda to za dobrze. To sobie później uratuję makijażem, ale ta strona zdecydowanie bardziej mi się podoba. Zobaczę, czy jestem w stanie zrobić nim taki delikatny baking. To był ten puder ten. Tak, bez problemu idzie zrobić baking. Och, mięciutka. Bardzo przyjemna w odczuciu. No tutaj jest właśnie tak suchawo, tu jest mięciutko. Zmianę koloru widzicie, no tutaj wręcz aż teraz wygląda to tak, jakbym miała trochę podbite oko, bo zrobiła się taka ciemniejsza plama. Kwestia tego rozświetlenia jest taka, powiedzmy, umowna, bo w momencie, kiedy wprowadzam go w skórę nawet na dłoni, to widzę jakieś pojedyncze iskierki, ale jest na tyle mało, że one sobie odfruwają i to dobrze, bo pod okiem ja nie do końca jestem fanką błyszczących pudrów. Czy jest efekt nawilżenia? Nie powiedziałabym. Skóra tutaj jakby nie wygląda jakoś bardzo na nawilżoną, chociaż nie wygląda źle. Ale nie jest to mój ulubiony puder pod oko na ten moment. Oczywiście to jest pierwsze wrażenie, ale na pewno jest o wiele lepszy niż ten, co zresztą widać na nagraniu. Jeśli zastanawia Was, czym wykończyłam oko, to nagrałam tego test, a my przechodzimy do czegoś równie błyszczącego, a przynajmniej w opakowaniu zapowiada się to mocno, czyli sypkich rozświetlaczy. Wiecie, że no ja jestem sroką. Ja po prostu kocham, jak się błyszczy. Dla mnie całkowicie matowa cera to nie jest żaden fan. Jednak jak można mieć glow, to ja wolę mieć glow. Na stronie rozświetlacz kosztuje 23 zł. Mam tutaj dwa kolorki, ale tam dostępne są trzy. Tutaj akurat mam 11 More Champagne i 13 Rose or Gold. Opakowanko takie jak przy pudrze. Widzę, że coś tu już to zaczęło delikatnie się sypać z tego. Wysypuję odrobinkę na wieczko. I zanurzmy palucha. Okej. Jest dość suchy pod palcem, ale na pewno bardzo błyszczący. Nie wiem tylko, czy ten kolor nie będzie dla mnie za ciemny. No błyszczy się to przepięknie. To są bardzo, bardzo mocno zmielone iskierki w taką metaliczną taflę. Przy czym... To jest taki ASMR dla ubogich, ale jeśli to słyszycie, to jest właśnie aż tak suche pod palcem. Odcień jest faktycznie taki szampański. Zobaczmy sobie ten drugi. Świeci się pięknie, takim właśnie, no, rose goldowym, ale nawet powiedziałabym bardziej, że rose miedzianym takim blaskiem. Ja lubię sypkie rozświetlacze, dają... No jeśli chodzi o samą formułę sypkiego rozświetlacza, no to faktycznie one dają piękną taflę, ale no praktyczność tego jest... No wiecie jaka jest, no nie, na przykład nie zabiorę ze sobą podróż nigdy sypkiego rozświetlacza, bo wiem jakby się to mogło skończyć. Nawet już same te opakowania pokazały Wam, że to się potrafi sypać nawet z zamkniętego. Dobrze, ostrość poproszę. I jedziemy na policzek. Ho, 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 kochani, no i to jest to, co sroczki lubią najbardziej, jest potężnie. Ale niestety jest trochę za ciemno.
Ale trudno, jakby przyciemnię się bronzerem, ja kocham takie rozświetlacze. To nie jest efekt dla każdego, wiadomo, no to jest potężny blask, tak? No nie każdy udźwignie to, no bądźmy szczerzy. Bardzo lubię do zdjęć, do nagrań, no bo ta skóra jest wtedy taka no i oczywiście do ciała. Jak macie w ogóle duży, sypki rozświetlacz i wiecie, że go nie zużyjecie, no po prostu przez całe życie go nie zużyjecie, to weźcie sobie balsam, taki do ciała, który lubicie najbardziej, pojemniczek, balsam, trochę tego sypkiego rozświetlacza, rozmieszajcie i nakładajcie i to robi, takie po prostu taką giczkę Beyoncé. O kurde, dobra, chciałam zobaczyć, jak można go stopniować i przesadziłam. Nawet jak na mnie, to przesadziłam. Muszę go troszkę zmiotnąć, bo... Okej, no ta suchość nie przeszkadza mi w nakładaniu, ale przeszkadza mi to, że kolor nie jest dla mnie wystarczająco jasny i niestety w cieniu widzę takie zaszarzenie, ale no jakby latem, jak będę trochę bardziej brązowa, to ten szampan na pewno będę używać. Też zdecydowanie tutaj na dekolt, na ciało. A co, właśnie, kto bogatemu zabroni? No jedziemy z tym przecież. Dokładnie tak. No tu trochę widać właśnie tą zaciemność, ale nie szkodzi, wblenduje się. Jest dobrze, jeszcze to rozblenduję jakimś większym pędzlem. To pierwsze wrażenie jest na pewno bardzo pozytywne, bo da się stopniować blask aż do takiego niedorzecznego. Oczywiście ja po prostu lubię też takie wykończenie. Troszkę mógłby być jaśniejszy kolor dla bladzioszków, ale to no często tak bywa, że brakuje tego najjaśniejszego odcienia. Trzeba z nim na pewno uważać, bo łatwo przesadzić, jeśli nie jesteście fanem takiego, no właśnie, srogiego glow, ale no jest piękny. Jest przepięknie bajeczny. Na pewno będę go używać właśnie też do dekoltu, jak będę już troszeczkę bardziej przybrązowiona latem, jak coś się nie opalam, oczywiście dobrązerowuję się balsamem brązującym, ale glow daje to cudne. Przechodzimy do produktów do ust. Mam tutaj trzy różne rzeczy. Po pierwsze jest to błyszczyk powiększający usta i ja mam takie doświadczenia z takimi produktami, że czasami działają, czasami nie działają, raczej u mnie nie działają lub robią dziwne opuchnięcie, na przykład tylko na samym konturze ust. Nie wiem, czy jestem jakaś niewrażliwa, czy o co chodzi. Ten ewidentnie jest papryczką, ale zaraz sprawdzimy na stronie, na jakiej zasadzie będzie on działał. Dobra, kosztuje on 14 ziko. Piszą nam tutaj, że ma faktycznie tak lekko szczypać i to pobudza mikrokrążenie przez ekstrakt z papryczki chili. No i wargi mają się dzięki temu stać pełniejsze, kontur bardziej regularny. Z tym konturem to się boję, czy właśnie znowu nie zrobi się taka czerwona, wiecie, opuchlizna dookoła. No i mamy tą kapsaicynę, która jest właśnie w papryczce chili. Ja ogólnie jestem cienki bolek, jeśli chodzi o ostre rzeczy i jedzenie papryczki chili jest dla mnie straszne. Ale fakt jest taki, że jak już niechcący mi się na przykład zdarzy, to teraz będzie taka przerwa na anegdotkę. Któregoś pięknego dnia poszłam do Lidla i chciałam zrobić wrapy. W ogóle bardzo polecam wege grosik z Lidla do wrapów. Gourmet. No i wchodzę w dział z warzywami i chcę kupić jakąś paprykę. Patrzę, o Jezu, jakie piękne papryczki. No były takie, wiecie, mniej więcej, no tak mniejsze niż pięść. Takie lekko pofalowane, trochę takie bardziej obłe, niektóre takie bardziej pękate, puchate. No śliczne, w różnych kolorach. Paczuszka nie była może najtańsza, ale myślę sobie, Bożu, mój Radek lubi paprykę. Ona taka ładna, zrobimy trochę tak bardziej odświętnie. No i jest taką ciekawą papryką. Ja często kupuję, wiecie, tą taką, na przykład taką płaską paprykę, która jest taka jakby podłużna, ale duża, że mogłaby wyglądać w sumie jak jakieś chili, ale jest słodziutka, pyszniutka, więc mój mózg też jakby załapał, że to jest tego typu papryka. Wróciłam do domu, zaczęłam robić te wrapy i ja osobiście papryki tak średnio i tym razem stwierdziłam, że może niekoniecznie ja bym chciała jeść paprykę, więc pokroiłam tą paprykę na desce tylko do wrapa Radka. Ale jeszcze zostało mi tam do skrojenia jakiś ogórek czy coś tam. Ja zazwyczaj kroję od tych najbardziej suchych do tych najbardziej mokrych rzeczy, tak żeby mi się deska nie moczyła. No i tam pokroiłam przy tą, nie wiem, ogórka, pomidora, wrzuciłam to do wrapa, zaniosłam Radkowi jego wrapa, on już zaczął jeść. I widzę, że jest taki trochę czerwoniutki, ale to myślałam, że to nie będzie jakaś taka ostra, nie? Ale w tym momencie wzięłam gryza mojego wrapa i przypominam, w moim wrapie nie było papryki. Mój wrap, jedynie niektóre warzywa dotykały tej samej deski. Jak mi wary spuchły, wyglądałam, jakbym sobie tam przynajmniej jakieś 3 ml koptowała w usta, więc działa to na mnie. No, że tak powiem, Radkowi, że tak powiem, łezka pociekła przy jedzeniu. Mnie to piekło. Jakby nie pytajcie już nawet o Radka, ale żyje. Więc wracając do błyszczyka, ta papryczka brzmi jak coś, co mogłoby działać, więc zetrę teraz to, co mam na ustach, bo tu są jakieś, wiecie, resztki pudrów, podkładów i tak dalej. I jedziemy. Usta starte,
Bardzo ładne opakowanko, wygląda jak taka fioleczka jakaś z laboratorium. Kolor podoba mi się w opakowaniu, taki blady nudziak. Ciekawe, jakie to będzie na ustach. Gdzie jest lusterko? Halo! Nawet nie chcecie wiedzieć, jaki mam tu bajzel. No to nakładamy. Oj, ładny na ustach, bo rozbiela, ale nie jest taki brzydko mleczny. Na razie nic się nie dzieje. Sama formuła jest bardzo przyjemna, bo ten błyszczyk jest gęsty, chociaż jest jakby dla niej ciut za lepki. I już się tutaj zaczyna zdzierać. W język też nie szczypie jakby, co? Ale co tu mi się podziało? Ja to wytresę chusteczko. O! Wiecie, gdzie mnie szczypie? W gardło mnie szczypie, jak przełknęłam ślinę z nim. O, teraz jakby coś. Powolutku. Minęła taka niecała minuta. Okej, chyba zaczyna mnie szczypać. Zostawiam to taką grubszą warstwą i czekamy. Dobra, minęło tak ładne 5 minut i różnicy nie widzę żadnej. Zupełnie. Nawet chyba nie są jakoś zaczerwienione te usta. Zacznijmy to sobie. No nie, nie. Ale szczypanie jest bardzo irytujące. I czuję, że one są takie podrażnione, ale na pewno nie są pełniejsze, nie są opuchnięte. Idę to jakoś zmyć porządniej, bo ja nie lubię tego uczucia. Ja w ogóle nie lubię tych takich wszystkich błyszczyków, które są jakieś mentolowe, chłodzące. To mi zaburza jakby jakieś myślenie, szczególnie jak to jest tak blisko, wiecie, jakby mózgu, oczu. I jak coś tu mi tam grzeje, ziębi, szczypie, to ja jestem cała taka podirytowana. No jeśli chodzi o to działanie, to wiecie, no tak jak wam mówiłam. Czasem działa, czasem nie, raczej nie. Kiedyś nałożyłam ten słynny lip injection z Too Faced razem z kumpelą. W tym samym czasie ona miała pontony, u mnie nie stało się zupełnie nic. No tak więc przejdźmy może do testowania kolejnych produktów. Kolejny błyszczyk to już jest taki bez pieczenia, ale za to z współpracą influencerską z Klaudią Cukier Puder. To jest akurat odcień 2 Kira Kira. W opakowaniu wygląda przeobłędnie, tak jakby miał takie skruszone, diamentowe drobinki w sobie. Tak, pachnie tak delikatnie cukrowo. Właściwie wygląda na zupełnie taki transparentny, ale no te kruszone diamenciki wyglądają bardzo obiecująco. Więc nakładamy. Przyjemny, o wiele przyjemniejsza formuła niż ten w tej fiolce. Bardzo tak sunie mięciutko, wręcz tak jakby to był taki gęsty, żelowy olejek po ustach. Na stronie kosztuje 16 ziko, jest to po prostu porządny błyszczyk. Jak ktoś lubi coś delikatnego, ale z takim naprawdę mocnym blaskiem, to myślę, że będzie zadowolony. Czuć, że siedzi fajnie na ustach. Myślę, że powinien być dobrze nawilżający. Jakby to jest taka formuła, która ma do tego potencjał. No to jestem w stanie sprawdzić wam po jakimś dłuższym czasie noszenia. Fajnie, że się nie ciągnie, zostawia tych takich firfoclów. Myślę, że zdecydowanie bardziej mi się podoba ta formuła niż tego w fiolce. Jest taka bardziej właśnie śliska, mięciutka, taki po prostu dobry, porządny błyszczyk i całkiem smaczny. I już ostatnią w naszym teście mamy matową pomadkę w płynie. Na stronie jest ona za 19 zł, ale nie jestem w stanie tutaj stwierdzić po tym opisie, czy ona jest matowa z racji tego, że ma matową formułę bez drobinek, czy jest zastygająca, ale ma zapewniać właśnie matowy efekt, być bardzo trwała, ale jednocześnie być pielęgnacyjna i nie wysuszać ust. Mam kolor 6 Hottie, czyli taką dosyć pikantną, ciepłą czerwień. Zobaczmy, jak w ogóle z... pachnie tak zwykle pomadką. Okej, bardzo ładny pigment. No i kolor jest taki naprawdę mocny. Wydaje się być taka delikatna w formule, jakby taka lekko pudrowo-wodnista. Zetrę to z ręki, zanim wetrę to sobie w tą piękną białą bluzkę. I zaraz sprawdzimy na ustach, czy to zastyga, nie zastyga, bo czasami to nazewnictwo jest super mylące, jak w stylu matujący albo matowy błyszczyk, nie? No i wtedy się zastanawiasz, o co właściwie chodzi. Pigment sztos. To już od razu wam mogę powiedzieć. I na ustach jest takie odczucie faktycznie pudrowej wody, tak jak na ręce. Dobra, bardzo prosto się nią maluje, bo kształt wyrysowuje się idealnie nawet bez konturówki. Nie wiem, czy ona zastyga, bo powiem wam, że na razie jest taka, że trochę mi jeździ po tych ustach, ale jest na pewno bardzo przyjemna. Chciałabym, żeby zastygła, bo no, osobiście wolę, jakby, jak takie matowe pomadki są zastygające. Ale na razie się na to jakby nie zapowiada, bo cały czas ten puder tak właśnie sobie jeździ, przez co trochę robią się jakby delikatne takie prześwitki. Pewnie przy nudzie by nie było w ogóle to zauważalne. No kolor jest miazga, oczywiście no, może nie do tego make-upu, choć jak starałam się zachować go dosyć neutralnie, żeby tu wszystko sobą grało. Ale no, taka żarówka mocna, taka pomarańczowa czerwień, bardzo ładny. Jest to wygodne na ustach, bo nie czujecie tej formuły? No może coś tam zaczęło zastygać, ale bardzo powoli. Jest taka leciutka, nie robi się skorupa, jedna warstwa pokryła w pełni praktycznie kolorem.
No zobaczmy, poczekajmy sobie chwilkę, dajmy temu ze 2-3 minutki, zaraz do Was wracam. Dobra, minęły 3 minutki, szminka dalej nie zastygła, jakby odbija się całkowicie, ale tak jakby przyjemnie odparowała z niej wilgoć, ona jest teraz taka miękka, trochę bardziej faktycznie matowa, ale no nie jest zastygająca. Nie wiem, czy mi to przeszkadza, to zależy, co lubicie nosić. Myślę, że mogłabym ją spokojnie nosić, dlatego że to odczucie jest bardzo przyjemne i no takie mięciutkie, przy czym pewnie bym ją, znając siebie, po prostu przypudrowała, bo no rzeczy, które nie zastygają, dla mnie są super, szczególnie przy nagraniach, przy właśnie jakichś zdjęciach, bo to wygląda, wiecie, jak juicy, ale jednak ja jestem pierdoła i zaraz bym się pewnie tym upaćkała, ale nie zmienia to faktu, że szminka jest naprawdę bardzo spoko. Czas na małe podsumowanie. Na pewno jest to marka warta uwagi, tego, żeby tam śledzić, obserwować, a co tam się w tej szafie pojawia, bo są to dosyć tanie kosmetyki z potencjałem, no już jak widzę, żel do brwi to zdecydowanie będzie mój ulubieniec, bo trzyma te brwi jak szalone, nic się nie ruszyło, a dalej wyglądają bardzo naturalnie, te piękne, takie lekko matowe wykończenie bez farfocli, no za tą cenę jeszcze w dodatku fantastico. Nie mogę się też przestać gapić na glow z tego rozświetlacza, nawet pomimo tego, że jest dla mnie za ciemny, to bardzo podoba mi się ta formuła. Z pudrami, widzicie, no różnie, jeden mi się podobał, drugi mi się nie podobał, mam jeszcze w ogóle puder do twarzy, ale że tak duży obszar tutaj pokrył mi ten puder pod oczy, że nie bardzo było sens to teraz sprawdzać, no ale oczywiście, jeśli macie ochotę, żeby zrobić kolejną część, bo teraz jak patrzyłam też po stronie, no to widzę, że jest dużo produktów, jakichś róży, bronzerów i innych produktów, jeśli chodzi też o oko, jakichś innych palet cieni, czy nie chcecie, żebym jeszcze coś tam spróbowała, no jak macie ochotę, to oczywiście w komentarzach napiszcie, co konkretnie Was interesuje, a ja się na pewno będę regularnie przyglądać, co oni tam wypuszczają, jeśli chodzi o nowości i je dla Was testować, bo czuję, że tam mogą się kryć naprawdę fantastyczne perełki. Marka mnie na razie do siebie raczej zachęciła. No wiadomo, nie wszystko jest zawsze dla naszej cery, ale wyczuwam duży potencjał i chętnie dla Was sprawdzę więcej rzeczy. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, jak Wasze wrażenia, czy już coś z niej znacie, testowaliście, coś może w ogóle z Waszym totalnym ulubieńcem, hitem i używacie na co dzień, a może ktoś Was w ogóle nigdy nie widział tej marki i to jest dla niego zupełna nowość, więc czekam też na Was tutaj w komentarzach. Dziękuję Wam z całego żabiego serduszka za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Całuski!